Witam Was serdecznie, Kramer Wykopki z tej strony. Tak, dzisiaj zaczynamy dzień. Zaraz jadę po Sebastiana z Wolskich Detektorystów i lecimy na wykopki. Dzisiaj lany poniedziałek, jeszcze mnie nikt nie złapał tutaj na Starówce, ale mam nadzieję, że będziecie oglądali, że dzisiaj fantów posypie. Do zobaczenia. Zaczynamy wykopki. Startujemy. Lany poniedziałek. Zobaczymy, jak nam poleje fantów. Także widzimy się przy pierwszym. Pierwszy sygnał Sebastiana, guziczek kamieniowy, ale coś tam na nim jest. Ja pierwszy sygnał, podkowa na szczęście, więc będzie good. Więc będzie fajnie pewnie. No, to lecimy dalej. Jakby komuś kawałek pedału do roweru brakowało, także może się zgłosić do mnie. Zawsze odstąpię. No pierwszy gaciak. Guziczek. Jakich tysiące. Ale dobrze, że jest. Razem końcówka noża bodajże. Biło pięknie. No jest to, co widać. Tym razem łuseczka od topeczki bodajże zbita. Tych łusek tutaj to od groma jest. No i pierwsza okrągłość. Czekajcie, wyczyszczę. No i proszę Państwa, jest jeden grosz polski. 1825. Proszę bardzo, po wyczyszczeniu może coś będzie tutaj widać, ale pierwszy zacny fancik. Też lubię te grosze, bardzo fajne. Stara monetka, pierwszy dzisiaj. Tam Sebastian hula, ale wiatr. Także jest fajnie. A tym razem kulka muszkietowa. Pierwsza dzisiaj. Pewnie nie ostatnia na tym polu. No. Te pole co prawda to już przechodziłem kilka razy. Ale jak widzicie, zawsze coś zostaje. Jakże miałoby być inaczej. Po wykopkach to trzeba się posmarować do rąk. Uroda. Hehehe. Na pewno jeszcze nie schodzę z pola, bo te tubki to są zwiastuny zejścia z pola, ale nie dzisiaj. Ja już go widzę. Już go widzę, medalik. Zaraz się włączę. Jest szkaplerzyk. Śliczny. To są fanty, które są piękne. Dewocjonalia takie. Zawsze cieszą. Przynajmniej mnie. O, piękny Jezus Chrystus. Super, super. Dla mnie to petarda. Coraz duża łycha taka, kurczę. Jak oni to brali do buzi? Kurde. Na pół dłoni. No i trafiona druga część łyżki. Kurczę, jakie to ciężkie. No zobaczcie, jakieś ładnie te sztućce robili. Kurczę. To nie jakaś fińska robota.
ładne. Także mam komplecik. No i jest petarda. 20 groszy międzywojnie. Hehe. Czekajcie. 23, ale stan. Sekunda. Śliczna. O kurczę. Wychodzi tego międzywojnia na każdym polu tutaj w naszej okolicy. Na każdym. Ach, pięknie. I w ślicznym stanie. Ja widzę następną małą krągłość. O, i patrzy się na mnie ta, o tu. Zaraz zobaczymy, co to jest. Zaraz się włączę. Niestety nic nie zobaczymy, ale ma rant, więc pewnie jakiś współcześniak. Tak zjedzony po prostu. No panie, to żeś dziabnął. A, tak delikatnie. Kopiejka. Aleksander II. Piękny krzyżyk. Cały. Calutki krzyżyk. Zobaczcie, jaki ładny. A coś poza tym? Co ty miałem? Ten guziczek i chyba paralik. No ja medalik przed chwilą. 20 groszy międzywojnie i 10 groszy. No. I proszę ja ciebie i ten grosz polski. A tak od groma to łusek. No. Ale krzyżyk piękny. Jeszcze go założyć można, posłuchaj. No dokładnie. Zaczekaj. Akurat święta są. A on polskie ma napisy, czy? Są, zobaczymy. Czy radzieckie? Ciężko jest odczytać. Ja się na łuskach nie znam. Ale zobaczcie, jakie ładne oznaczenia. Jak ktoś się zna, to piszcie. Zabiorę ją do domu. Przepraszam za wiatr, ale zobaczcie. Jest międzywojnie. Jest międzywojnie, zaraz powiem ile. 5 groszy, już widzę. 5 groszy międzywojnie. Rocznik 37. Pięknie. Rocznik 37. No to cały czas te pole daje też. Pięknie. 37 rok. Pokaż mi tutaj szybko. Ale wiatr. Zobacz, jakiego ja wzrostu jestem w porównaniu do niego. Kury. Masz pamiątkę pierwszej komunii. Ty, ale to nie srebrne jest? Nie, to jest amerykańskie. Ale piękne. I tu masz te 10 groszy. O panie. Jest już dobrze. O panie. Żeś. Ty, no zaczekaj, bo ja mam 10 groszy polskich, a ty masz 10 groszy. No. Tylko ty masz sreberko. No, 1840. No, ja mam 1825 chyba. No to pięknie, kurde. No teraz zobaczcie, taki ćwiek. Bika na bika, coś takiego chyba, nie? No zobaczcie. Okrągłe. Coś w tym stylu. Nie wiem do czego. Perwa. W kopaniu. Tak. Bo cukru zbrakło. No. Więc jeszcze pół godzinki, może godzinkę polatamy. Wpadły fajne rzeczy. Nie za dużo, ale zawsze coś. Także lecimy dalej. No i proszę ja was, widzę krągłość.
krągłość widzę. Chwila, moment. Co to jest? Dwa złote PRL. Dwa złote PRL. Nie ma szans, żeby odczytać. No i jest chyba sreberko, ale tak wytarte, że nie ma pojęcia, co to jest. Ale cieniutkie. Chyba sreberko. Nie wiem, co to mogło być. Troszeczkę zajechane, ale kupiejeczko. No jest. A, odwróć. Aha. No co tam jeszcze masz? Pokaż. Zaraz się zrywamy, co? O, bez fenola nie wracam, tak? Tak. Zajechane. Aha. 49. No dobrze. Po troszeczku. Ja teraz trafiłem pół talara chyba. Nie, jakieś pół monetki. Tutaj to w ogóle nieczytelna. Z tej strony coś tam może się odbije. Ale niczego mi ona nie przypomina. A to proszę ja was, nasze dzisiejsze fanty. Sepka. Sreberko. Krucyfiks. Pamiątka pierwszej komunii. Kopiejeczka. Dwie kopiejeczki na stronie. No. Mniejsza i większa. Aha. No widzisz. A ja 20 groszy międzywojnie, 5 groszy międzywojnie. Tu jakieś sreberko, ale taki wycierł, że tu się w ogóle nie da nic odczytać. Grosz polski. Jakieś pół talara. Także tak. No i zapraszam do oglądania.